w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w Strefie Kroju i Szycia w Zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych Szyciowych Wiadomościach pokażę Ci, jak obliczyć zużycie materiału na dowolnie wybrany przez Ciebie wykrój? Żeby wszystko dobrze Wam pokazać, przygotowałam wydruki. Wydruki są przygotowane w skali 1 do 30, 30 czyli tak, jakbyśmy miały materiał już złożony na pół standardowej szerokości 150 cm, czyli tutaj mamy w skali 75 cm, a każdy kolejny prostokąt. 150 cm. Przygotowałam materiał gładki. Przygotowałam wydruk z materiałem, który ma wzór jednokierunkowy. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj te misie wszystkie główki mają skierowane w jedną stronę. I przygotowałam materiał również ze wzorem. Natomiast tutaj jest wzór wielokierunkowy. I na tej skali będziemy pracować. Przygotowałam również wykroje, które również są w skali 1 do 30. Standardowo, jeżeli obliczamy zużycie materiału, kierujemy się długościami. Czyli, na przykład, na bluzę potrzebna jest nam długość bluzy plus długość rękawa. Na t-shirt potrzebne nam jest Długość t-shirta, plus długość rękawa. Jeżeli mamy kaptur, do tego dodajemy długość kaptura. Natomiast nie zawsze to tak działa. Chciałam Wam, chciałam wam pokazać właśnie na tych wydrukach, jak sobie ewentualnie z tym poradzić. Zacznijmy od tego najprostszego wykroju, czyli na przykład long damski. Jest tutaj wycięty akurat najmniejszy rozmiar XS. Zobaczcie, potrzebujemy długość naszego longa plus długość rękawa. Ewentualnie przy najmniejszym rozmiarze tutaj możemy. Sobie ułożyć ten wykrój w ten sposób. Natomiast przy, to jest przy rozmiarze S, XS. Natomiast już od rozmiaru M musimy brać pod uwagę te dwie długości. I tak rękaw możemy ułożyć na materiale, który. Jest jednokolorowy. Tak samo możemy go ułożyć na materiale, który ma wzór, ale jest to wzór wielokierunkowy, ponieważ jak wytniemy w ten sposób rękaw, to ten wzór nie będzie się niczym różnił. Natomiast w ten sposób nie możemy ułożyć wykroju, jak mamy wzór jednokierunkowy, bo zobaczcie, przód misie będą ułożone od góry do dołu w tyle również, a na rękawie te misie byłyby ułożone odwrotnie. Tutaj jest główka rękawa. Tutaj przy wzorze jednokierunkowym musimy na to bardzo zwracać uwagę, musimy już dodać tą długość rękawa. Natomiast tak jak mówię, to jest tylko do rozmiaru XS i S. Jeżeli mamy rozmiar od M w górę, musimy policzyć standardowo długość naszego longa plus długość rękawa. Zawsze jeszcze do takiego zużycia dodaję około 10 do 15 cm. Kupuję więcej ze względu na to, że tutaj trzeba jeszcze dodać zapasy na szwy czy jakąś wypustkę, żeby tego materiału nie zabrakło. Teraz zajmiemy się rozmiarem większym. Tutaj jest akurat bluza w skali. Jest to wycięty rozmiar 6XL. I zobaczcie, jak przyłożę, to potrzebuję długość bluzy plus długość rękawa. I tak, jak mówiłam, plus te 10 do 15 cm, aby tutaj wszystkie zapasy na szwy zostały dodane. Jeżeli na przykład w bluzie chcesz dół rękawa i dół bluzy wykończyć z tej samej, Dzianiny, to musisz dołożyć około 30 cm. Natomiast, jeżeli chcesz ze ściągacza, to wystarczy do długości bluzy, do długości rękawa te 10 cm do 15 cm dla bezpieczeństwa tylko dołożyć. Ta sama opcja jest przy wzorze wielokierunkowym. I ta sama opcja jest z tym większym rozmiarem, przy wzorze jednokierunkowym. Czyli tutaj przy większych rozmiarach tak naprawdę ta zuży te zużycie materiału jest takie same przy Materiale gładkim, czy na przykład przy materiale ze wzorem jednokierunkowym. Materiał, który ma włos, czyli bardzo modny w tej chwili welur, traktujemy jako materiał jednokierunkowy, ze względu na to, że ten włos układa się w różnym kierunku. Jak przeciągniemy dłonią po welurze i włos ułoży się na płasko, będzie welur troszeczkę jaśniejszy. Jak przeciągniemy dłonią po welurze do góry i włos będzie sterczał, welur będzie zawsze troszkę ciemniejszy. Dlatego welur i wszystkie materiały z włosem Traktujemy jako materiały ze wzorem jednokierunkowym, ponieważ je też musimy kroić w jednym kierunku. Opcja bluzy z kapturem. Tutaj też musimy sobie obliczyć długość bluzy. Tutaj jest akurat asymetria czyli biorę pod uwagę. Długość tyłu, długość rękawa i jeżeli chcę, kaptur, jeżeli chcę kaptur jednostronny, czyli on w środku będzie miał lewą stronę naszej dzianiny, wtedy wystarczy mi tylko długość bluzy i długość rękawa, bo zwróćcie uwagę, że kaptur wejdzie mi obok rękawa. Natomiast, jeżeli chcesz kaptur dwustronny z tej samej, Dzianiny z tego samego materiału, musisz do tego jeszcze dołożyć długość kaptura. Przy gładkim wyglądało to tak, jak pokazałam. Przy materiale ze wzorem. Natomiast, tak jak mówię, wzór wielokierunkowy, też w ten sam sposób. I przy materiale ze wzorem jednokierunkowym, również tutaj z kapturem taka sama zasada. Czyli jeżeli byśmy potrzebowały drugi kaptur, to albo tutaj go przełożyć także jedną, drugą wysokość kaptura, natomiast bezpieczniej jest, żeby dołożyć tutaj dodatkowo wysokość kaptura. To była górna część garderoby. Teraz jak... To się ma do dolnej części garderoby, czyli na przykład do spodni. Ponieważ przy spódniczce ołówkowej e, mamy wystarczy jedna długość, chyba że rozmiar jest bardzo, bardzo duży, ale e, powyżej 140 w biodrach. Natomiast jeżeli mamy mniej, przy spódniczce ołówkowej wystarczy nam długość spódniczki plus e, te 10 do 15 cm. Na szwy. Natomiast przy spodniach, zobaczcie, tutaj też jest akurat mniejszy rozmiar wycięty. Ma się to w ten sposób, zobaczcie, tutaj mamy nogawka, przodu nogawka, tyłu, czyli też bierzemy pod uwagę długość. Pomiędzy wejdą nam kieszenie, pomiędzy nogawki i tutaj wejdzie pasek. Czyli też bierzemy długość plus długość paska i plus jakieś 10 cm, 15 na zapasy, na szwy. Jeżeli mamy rozmiar większy, musimy wziąć pod uwagę jeszcze kieszenie, które wejdą tutaj, czyli około 30 cm tutaj trzeba dodać 20-30 cm trzeba dodać do długości, żeby e, Kieszenie weszły w dół. To samo ma się przy wzorze, przy materiale ze wzorem wielokierunkowym. Tak samo to wygląda. I tak samo będzie to wyglądać przy materiale ze wzorem jednokierunkowym. A co w momencie, jeżeli mamy duży rozmiar spodni i on nam się nie mieści w jednej szerokości? Mam tutaj też takie spodnie przygotowane. Zobaczcie. One mi się tutaj nie zmieszczą na szerokości. Przy materiale gładkim możemy sobie pozwolić, zobaczcie, aby tutaj te spodnie poobracać, czyli potrzebujemy półtorej długości, tak naprawdę. Tutaj wejdą nam kieszenie, jedna, a tutaj druga. Taka sytuacja ma się właśnie do spodni o większym rozmiarze czyli od rozmiaru, myślę, 2XL, trzeba już tutaj półtorej długości brać. I taka sytuacja ma się też przy spodniach o szerokiej nogawce, ponieważ my tutaj nie ułożymy już tych spodni tak jak na poprzednim ujęciach. I tutaj. Przy gładkim materiale nie ma problemu, zobaczcie, spodnie obróciłam, tylną nogawkę, one się tutaj zmieściły. Przy materiale, gdzie wzór jest wielokierunkowy, również nie ma tego problemu, ponieważ tak to nam wejdzie. Co, jeżeli mamy wzór jednokierunkowy? Nie możemy tej nogawki tyłu obrócić w ten sposób. Zobaczcie, tutaj praktycznie potrzebuję dwie długości materiału. Tak naprawdę całą wewnętrzną nogawkę muszę wypuścić w dół. Zużycie materiału jest wtedy dużo, dużo. Większe. Trzeba sprawdzać e, mimo wszystko te wzory, i sprawdzać, czy tkanina, czy dzianina, którą zakupuję nie ma włosu, włosa. Spodnie, bluza, bluza z kapturem, czy też bluza z kominem były raczej prostymi sprawami, ponieważ tutaj długości pokazałam, jak e, obliczyć. Teraz co w momencie, kiedy mamy marszczenia? Przygotowałam sukienkę, która jest odcięta troszeczkę powyżej linii talii, z długim rękawem i marszczonym dołem. Zobaczcie, tutaj przy mniejszym rozmiarze mogę sobie pozwolić na troszeczkę kombinowanie, czyli mierzę. Długość przodu, długość rękawa i długość dolnej części sukienki, która będzie marszczona. Ten element w opisie jest, aby go dwa razy skroić ze złożenia materiału czyli raz, i on tutaj wejdzie nam drugi raz. Jak tutaj odpowiednio poskładamy ten materiał, to on nam wejdzie drugi raz, ale to jest przy rozmiarach małych. Co, jeżeli my mamy duży rozmiar, czyli na przykład L czy XL, taki rozmiar większy? Musimy tego dołu samego tego elementu marszczenia, musimy go przełożyć tutaj drugi raz. Czyli, jeżeli mamy cokolwiek marszczone. Na przykład tak jak mówię, sukienkę tutaj, e, akurat naszą pole, to bierzemy długość przodu, długość rękawa plus dwa razy długość dolnej części naszej sukienki. Jeżeli kroisz spódniczkę z koła lub dół sukienki z koła, to musisz. Wziąć dwa razy długość spódniczki. Czyli jeżeli chcesz spódniczkę na 50 cm długą, to wtedy mnożysz tą wartość razy dwa i wtedy jest zapotrzebowanie na dół spódniczki z koła. Do wszystkich. Tych wyliczeń, tak jak już mówiłam i wspominałam, musisz dodać około 10-15 cm, aby zapas na szwy tutaj dodać. Podsumowując, przy obliczaniu zużycia materiału kierujemy się długościami. Wszystko zależy od tego, jaki model wybierzemy. Na przykład, jeżeli chodzi o górne części garderoby, czy jest to bluza z kapturem, ze stójką, czy Typowy long, wykończony na gładko przy dekoldzie. Wszystkie te elementy mają znaczenie, jeżeli chodzi o długość materiału i o zapotrzebowanie materiału. Również bardzo duże znaczenie ma wzór, czyli jeżeli mamy tkaninę czy dzianinę gładką lub ze wzorem wielokierunkowym, zużycie może być mniejsze. Jeżeli mamy dzianinę lub tkaninę, ze wzorem jednokierunkowym zużycie takiego materiału zawsze będzie większe. Do wszystkich długości, tak jak pokazywałam, zawsze dodajecie około 10-15 cm, na to, aby swobodnie dodać zapasy na szef. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich życiowych projektach. Do zobaczenia w następnych życiowych wiadomościach.